Szczęsny Potocki w roku 1781. Pałac powstał w stylu klasycystycznym i stał się centrum kresowego latyfundium. Był to największy pałac magnacki na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Częściowo zachowany pałac jest przykładem polskiej architektury klasycystycznej. Pałac główny flankowały dwie oficyny. Tu widzimy jedną odnowioną oraz drugą zrujnowaną. Ale tutaj widzę, panowie pracują, może coś też uzyskają. W pałacu było 100 sal. Cenna biblioteka z dokumentami sięgającymi XIV i XV wieku. Kolekcja, bogata kolekcja gobelinów i obrazów. Hello, my name is Kamil Konrad Rudnik. I share my passion for remote traveling, exploring and mountaineering. I invite you to join me and together uncover wonders of our planet. Fronton pałacu łączy się z położonym w odległości około 200 metrów kościołem zakonu dominikanów. Zaraz tam się przejdziemy i też obejrzymy ten, z bliska ten kościół. Zobaczcie, cały czas tutaj trwają też prace. Te miejsca są odnawiane i z roku na rok, przyjeżdżając tutaj, można się zdziwić. Podejrzewam, że za 5-10 lat ta oficyna również będzie zrobiona. Mam zdjęcia, gdzie pałac jest zrobiony, a ta oficyna była w podobnym stanie jak ta, która jest nieskończona. Idziemy teraz do tego kościoła dominikanów. Jesteśmy w warsztacie. Rebuilding back into reliability, czyli odnawiamy niezawodność samochodu. Z takim bagażnikiem połamanym nie można jeździć, dlatego że byłoby kolejne uchwyty by pękały. Także zajechałem i będziemy to robić. Pan się przymierza. Najpierw zrobimy uchwyt do bagażnika, ja go sobie zamontuję, a później od razu zrobimy też rurę wydechową, żeby też to się trzymało. Odbudujemy i z nową nadzieją, z wiarą, z radością w sercu ruszamy na podbój z Morza Czarnego. Tak wygląda spaw wykonany przez spawacza z Ukrainy, profesjonalny. Teraz jeszcze go trzeba jakąś farbą pokryć, żeby nie korozji nie było. Taką poduszkę tutaj wstawimy, żeby trzymało. Ja już ujeżdżaju. Posowietujcie, gdzie jechać w Ukrainie. Gdzie co? Gdzie nie jechać jeszcze. Gdzie jechać? Pieczora, Umań. Pieczora i Umań. I Odessa, конечно. I Odessa. I, конечно же, Odessa. Спасибо большое. Все, счастливого пути. Счастливо. За вас тоже. Заезжайте таки по хороших, не по поломках, а просто в гости на кофе. Все, пока. Дошли до костела, który właśnie vis-a-vis pałacu stoi. Teraz tu już jest cerkiew. Chociaż nie wiem, strzelam. Zaraz zobaczymy. Ani tutaj. Pamiatka.
Rizba Chrystowa, sobór katedralny. Tak wygląda w środku. Teraz jest cerkiew, widzicie? Słuchajcie, naprawdę bardzo dobrze zapamiętam Tulczyn. Z tyłu mam, za mną jest kościół, z przodu patrzę sobie na pałac. Toyota Back into Reliability, wszystko naprawione. Poduszka, która trzymała ramę z przodu, wstawiona. Bagażnik, który się złamała, się łapa, przyspawane. Urwany tłumik, nie dość, że przyspawane, to jeszcze rura dodatkowo podwieszona, żeby nigdzie się nie obijała, nic się z tym nie robiło. Także jestem szczęśliwy i zasłużyłem na jakąś nagrodę, także zmieniam plany. Nie jedziemy teraz do oglądać jakichś tam rakiet atomowych, bo już jest godzina 17, nie ma sensu. Jadę sobie na wypoczynek na Bóg. Pojedziemy do Potockiego jeszcze, do jego mauzoleum, takiego no, grobowca, gdzie jest złożony właśnie Potocki. Aha, zapomniałem wam jeszcze podsumować tą naprawę, bo jeżeli ktoś z was się interesuje, to tak, za części zapłaciłem 270 hrywien. I to było tak, poduszka 210 hrywien, jakieś tam podkładki, opaski metalowe, tam jakieś śruby, no taki, bo ten, śruba, tego typu rzeczy, to kosztowało 200, tam około niecałe 280 hrywien. Za naprawę nic, za tego spawacza, za to wszystko, co miało być zrobione, nic pan nie chciał. Także taka wschodnia właśnie gościnność. Ja powiedziałem, że absolutnie zostawiam 1000 hrywien. Przepraszam, tak, 1000 hrywien zostawiam. Fajnie, że pomogli. Ja się cieszę też, że mam zrobione i że mogę jechać dalej, ale po raz kolejny jakby się spotkałem z tym, że pomogą, zrobią, jakoś mają czas, nie tak jak u nas, że nie ma czasu, przyjedź za tydzień, może się znajdzie chwila. Widzimy herb, a tutaj mamy właśnie Potockich. Może zmienię światło, o, może tak będzie lepiej. Tu mamy Potocki, Potocka, Potocki. Tu mamy przygotowane miejsca na kolejne zwłoki. Czyli takie mauzoleum rodowe przygotowane. I tu też mamy miejsce na kolejne zwłoki. Taka kapliczka, takie mauzoleum rodowe Potockich.